Siemandero, jeszcze raz w sobotni poranek zapindalamy z kolejnymi przeglądami, co by szybciej i no co, więcej się pozbywać kaset. Amos, best film, Kirk Douglas we wspaniałej kreacji. Tak się nazywa teraz kolejna propozycja kasetowa w tym momencie. No i tyle, co ja wam więcej mogę powiedzieć. Nic innego, jak tylko do przodu gna karawana. Amos, niech będzie jak chce. Czytam tak, jak widzę. Best film wydał ten film. Best film wydał film. Dobre. Dobra, dalej mamy Michael Dudikoff w filmie Ruchomy cel, Moving Target. NVC wydało tę kasetkę. Się Fortuna tutaj reklamuje. Czekaj, jakby tak ustawić, tak. Wyszło na dwa telewizory. Musiał mieć tu kamerę gdzieś. Albo tak, chlup. Ty, może to nie głupi pomysł. Haha, dobra. Wdrażamy etap turbo mega przyspieszenie. Albo nie. Nie, lepiej chyba nie. Wycofuję się z tego pomysłu. Był przez chwilę, ale jednak odpuszczam, bo będzie nawałnica i zajobnica. Nie. To by było fajne, ale jednak za dużo, myślę, emocji. Michael Dudikoff w filmie Ruchomy cel. No i mamy. W sensie za duży natłok wiadomości by był i można byłoby zgłupieć przez pewien moment, ale... I takie przeglądy też miały miejsce, pamiętam, pamiętne, na dwa telewizory, a nawet chyba kiedyś było na trzy, jakoś zrobiłem. Dobrze, następne profesjonaliści i to jest best film i to jest po angielszczańsku, bez angielszczańskiego tytułu. Także wam nie powiem. Co to jest? Jakiś dokument? Długa zapowiedź tego dokumentu. O, jest.
profesjonaliści. No było to słychać końcówkę tego, co powiedział lektor. Nie złapałem idealnie, ale trudno. Tak z ciekawości jeszcze policzę tylko tak. 2, 4, 8, tu jest 10, 16, 20. No dobra, to by się chyba zgadzało. Dalej mamy tytuł Czas wojny. Wideo Rondo War Time. I też dla odmiany napisy końcowe. Nie będzie napisów końcowych, tylko the end i do widzenia. I spin dalej. W podskokach. Wartime video rondo. No nic, może to coś podpowie. Ja już do początku nie będę przewijał. Jak będą problemy z namierzeniem, no to wtedy będziemy nadrabiać zaległości. Tak, następne to jest Za wcześnie umierać. Dying Young. I to jest wydanie Imperialu. Ze stert nic nie ubywa, powiem wam. Niby wczoraj tak dużo pyknięte, a tu sterta jak była, tak jest. Tytuł. Za wcześnie umierać. Dobrze. Kolejny tytuł za nami. Następne Pol Media i Bez strachu z angielszczeńskiego No Contest, 95 rok. A w środku jest Życzenie śmierci 3. Czyli się nie zgadza. Zaraz zobaczymy, czy się nie popierdykawszy tematy.
tylko teraz tak, momencik, jeszcze tylko coś zobaczę. Zaraz zobaczymy, że to jest Życzenie Śmierci 3, bo ja tam jeszcze też mam kasetkę oryginalną i nie wiem, czy czasem nie są pozamieniane kasety z poligrafiami, ale to za chwilkę, bo muszę się tam przejść. Ale jeszcze momencik. Może tak być, że jest pozamieniane. Różnie to bywa. Wiecie jak to. Było wkładane wszystko do opakowań. Jednemu zależało, drugiemu trochę mniej. Jest Dead Wish 3 rzeczywiście, ale niech lektor się jeszcze wypowie. W filmie Życzenie Śmierci 3. No i dobrze. I zgadza się, pomieszanie zostało właśnie w tym momencie nadrobione, bo teraz ten C bez strachu mam w ręku, tylko że jest on, co? To teraz tak, jeszcze wracając. Życzenie Śmierci, Dead Wish 3, to wydał MGM Home Video i to jest, zgadza się, komplecik. I bez strachu to było Polmedia, No Contest, 95 rok. Kasetka niestety jest przewinięta gdzieś tak na środku. To ja tylko włączę i sprawdzę, czy będą się gęby aktorów zgadzały. Jeśli tak, to będzie to to, co powinno być. Tak obstawiam, że jest, ale no jednak wiecie, trzeba by dopełnić formalności i to będzie raczej to. Bo już widzę, że to są te gęby tych... A, tu jest Shannon Tweed jeszcze gra. O, bardzo dobrze, bardzo ładnie. To ta pani od tej kobiety odrzuconej, co cały czas poszukuje dwójki. Jak ktoś ma, niech się odzywa, ale Shannon Tweed i ona chyba też była w Playboyu. No, taka pani już teraz starsza, ale wcześniej, no, robiła robotę. Szkoła kickboxerów. Art Vision wydał. I tyle. Co ci tu więcej powiem? Mój drogi widzu, widzko, widzuniu. Zaraz się przekonamy, czy to jest rzeczywiście to. Ale się popierdyka przy kasety. Szkoła kickboxerów. I to teraz, co chciałem powiedzieć? Nie wiem. Że jest zimno, brzydko, pada szaroburo i ponuro na dworze. Przynajmniej było, jak wchodziłem tutaj do kazamatów. No, także tutaj dobrze, że się tutaj wyjaśniło co nieco. I jest tytuł Iron Heart. Bolo Yang w filmie Żelazne Serce. Ło! Czyli co? Też coś innego? Czy to zapowiedź jest tylko? Nie, to jest chyba zapowiedzianka jednak. Uff. Bo już myślałem, że znowu kaseta kolejna porypana. Teraz chyba było. Jest. College Kickboxers. Dobra. Ale niech powie to lektor. Jeszcze za wcześnie. Dobra. Szkoła kickboxerów. Dobrze. I dalej. Co my tu mamy?
dalej mamy Wojownicy z LA. I to wydało LA Street Fighters DG Film. Napisy końcowe. Dla odmiany znowu po raz drugi. To tutaj po obsadzie aktorskiej trudno będzie się dopatrzeć. Dlatego, że jest bardzo nieładna. Czarne tło powinno być zawsze na każdym filmie na końcu, a nie jakieś takie. Chyba nie za wiele tu widać. Yun Chong, Phil Ri, James Lev, Rosanna King. Tyle mogę od siebie dodać. No ale trudno, może się jakoś uda namierzyć to, a jak nie, no to będziemy walczyć dalej. Co się stało, że to się tak... Dobra. Kolejna propozycja to Rozrabiaki w Waszyngtonie. Wydał IMP Home Video. Rozrabiaki w Waszyngtonie. Senior Trip, nieźle. Taki jest tytuł. Może u góry jeszcze to, co tam białymi literami było uwzględnione, ale już... Następny, Jamie Lee Curtis, czy Curtis, Areszt Domowy. Doskonała komedia, rok 96 i best film. Następna to będzie Flintstonowie, ale do tego to myślę, że nie ma nawet co wrzucać, bo wiadomo, że to jest popularny.
Czyli to od razu na kupę. Dobra. Już coś się przyspieszyło, jedno mniej. O, house arrest. Posłuchajmy lektora. Areszt domowy. Dobra. Bardzo pięknie, bardzo ładnie, bardzo zgrabnie i powabnie. Następna propozycja to zmuszony do walki Vision forced to kill. A ja zaraz idę po kolejną dostawę bułeczek. A z Vision to będzie długo. O, żeby było śmieszniej, areszt domowy po raz drugi, czyli też na kupę. Często ta reklama żywca się pojawiała, nie? Było zmuszone do walki chyba, tak? Zmuszony do walki. Dobrze. Nie, to ten areszt domowy to jeszcze wycofuję, bo jednak rzeczywiście trzeba go sprawdzić. Czyli wracamy, areszt domowy przełożyłem na inne miejsce. No. Po
spierdykawszy mi się. Dobra, no nic, wracamy. To moje turbulencje. Polowanie. Polowanie i to jest The Hunted ITI. Się pierdyknąłem. Trochę już było przewinięte niestety. No nic, musimy chyba wycofać. Nie chcę trafić na zapowiedzi, wiecie, żeby przyspieszyć, a nie wydłużyć. Może się teraz uda. O! No ja nie widzę jeszcze tu. O, weszło. Weszło. Rzutem na taśmę. I kolejny wiek zdrady. Natural Enemy Best Film. Naturalny. No i mamy kolejny tytuł. I następny to Żywa Tarcza NVC Human Shield.
Człowiek tarcza. The Human Shield. Kolejny film z Dudikoffem. 15 pozycja dzisiejszego dnia. Kolejne. Kokainowy gliniarz. Double Crossed. Warner Home Video. Kokainowy gliniarz. No i mamy. Kolejna. Pełne zaćmienie. Pełne zaćmienie. Best film. To jest chyba 17 propozycja dzisiejszego dnia. Jak duży wysyp z HBO, zauważyliście? Nieźle, nie? I Patsy Kensit. Filmie pełne zaćmienie. No i fajnie. Tutaj jeszcze miałem taką właśnie dziwną rzecz, jak kasetka z archiwum X Władczy Plan, i to wydane zostało przez Imperial, i teraz nie wiem, czy to jest film, czy to jest jakieś odcinki, 96 rok, no i tyle. No jakbyście też mogli to namierzyć, to byłoby dobrze, bo nie wiem, o co tu chodzi, a też to leży i po prostu nie wiadomo, co to jest. A. Czemu się wyłączyło samo? No
dziwna sprawa. Coś go tam wywala. Zaraz zobaczymy, o co tu mu chodzi. Czemu go wywalasz, gościu? Przecież tu wszystko jest tak, jak być powinno. Master The X-Files Master Plan. Widzieliście to? I to chyba... Prawda nie zna tajemnic. Jeszcze coś innego. Nie wiem, o co tu chodzi. W każdym razie poligrafia wygląda tak. Oczywiście to jest... kserówka, no ale może to coś podpowie i da informację, co to jest w ogóle. Bo ja nie wiem. Dalej, cela śmierci. Cela śmierci i to jest WIM, wydawnictwo, napisy końcowe. Forest Whitaker, Kiefer Sutherland, Clancy Brown, Amanda Plummer, no i tacy to byli tutaj w tym filmie aktorzy, aktorki i 20. Propozycja facetowa nazywa się Zabójcy. Zabójcy. I żeby było śmiech. A nie, żeby było Man Killers AIP. Action International Pictures. 97 rok. Jest czarująca i wspaniała. No to jakieś zapowiedzi. No i co, dowiemy się? Śnieżydło, pruszydło weszło. Gdzie ten? A zaraz się powinien tytuł pojawić, myślę. O, jest. Zabójcy. Man Killers. Tak jak widać, rzeczywiście się wszystko zgadza. Dobra, czyli to tu i to tu. No i fajnie. I za dzisiaj oczywiście Zigot wam dziękuję i czekam na info odnośnie co z daną partią kasetową robić. To na razie hojo.